No i dupa. Wyglądam jak co najmniej. No dzisiaj niestety taka pogoda średniawa, pada, więc my z młodą w domu, ja mam maseczkę, a malutka się bawi. Zaraz wam je pokażę, a Kulosław biega i je. I wszystko do buzi wkładasz. Ty. Mówisz on. Wystraszyłaś się, czyli to... Coś masz na 7 minuty. Łow buzię. No tak leży sobie. I słuchajcie. Brawo dla mojej deski do prasowania. Tego, tego i tego nie będzie. Wiem, że dużo z was się to bardzo podobało i nam się to też mega podoba, ale słuchajcie, zobaczcie, jakie to jest szerokie. To zajmuje nam multum miejsca. To pięknie tu wygląda, ale zajmuje multum miejsca i jest po prostu niepraktyczne. Szczególnie, że to cudo w przyszłości na pewno będzie raczkować. Więc nie będzie miała za bardzo, chociaż tu jest bardzo dużo miejsca i tu chcieliśmy zrobić kącik dziecięcy, ponieważ i tak Joani to do dzisiaj ściąga wszystkie, słuchajcie, zabawki na dół, więc bez sensu. Mi się zachciało bardzo, bardzo, bardzo chlebusia z awokado, ale te awokado, powiem wam szczerze, takie no to jeszcze chyba w miarę zobaczę. Mi pije moje dziecko rano. Otworzyło sobie soczek. Bardzo Julie lubi te Grand. Patrzcie, jaki syp mam tu. Pełno prania. Masakra. Mistrzyni się bawi. A my... Zabieramy się za porządki. Matka składa vloga i nie zauważyła, że ci dziecku rozładowała bateria. No cześć. A tak widzisz, jak się obudzę. Wiecie co? Ja jak wyciągam kamerę, to ona przestaje się śmiać. Ja nie wiem, co to jest. No tak. No cześć. Do mamusi się patrzymy i uśmiechamy. Club is in the hunches. Play, play, play. O, zobaczcie. Mama. A czy się z tą nie mogę nagrywać ciebie? A zobacz, jaka jesteś ładna. A czemu tak płakać? O. Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Kamera jest? Tak?
No, i taka poważna jest na filmach. Wygląda, jakby się nigdy nie uśmiechała. O, matka wyciąga kamerę, a dziecko poważne. Jesteśmy już w komplecie, ojciec idzie. Dżuka je chipsy super wychowawczo i ogląda film. Ojciec! Weźmy do Tesco, uwaga, po co? Po hummus i 250, pykło! Pokaż, co masz. Bo na przykład Juanito sobie zażyczył niebieskich włosków. Na mnie. Na, dla ciebie. No a jak nie wyjdą, to pójdziemy do fryzjera. As they looked on snee, don't have another cup, ready? No, for your blow. Yeah, on snee. Ale wydaje mi się, że nam się uda. Nie, bo tak się robi. Na pewno tak się robi. Już, Tojka. Ale nie można smakać. I to nie będę już mieć takie czarne włosy. To nie można zamienić. Takie czarne włosy. Ale ja lubię być niebieski. Mistrzostwo świata. Najważniejszego zapomniałam powiedzieć. Butelki dla małego szkrabka Marzego. Jezus Maria, jak można pojechać po coś i zapomnieć tego kupić. Ale hummus mam. Dobra. Słuchajcie, jestem w takim outficie domowym. Także do zaraz. Leżę sobie w wannie i myślę, tu je, leżę sobie, żeby nie było, że nie leżę. jak fajnie tutaj. Nie ma nic. I obracam się. Jest. Płyn mojej córki. Mój płyn, ale nie do kąpania, tylko do spożywania. I słuchajcie, właśnie tak w skrócie wam pokażę. Przy okazji tym kąpię malutką. To jest firma holenderska. Jeżeli ma ktoś dostęp, to mega polecam. Ja kocham po prostu ten zapach. I mi się ten zapach właściwie kojarzy z dzidziusiem. W tym Palmolive kąpię małego. To jest po prostu dla dzieci. Ten Palmolive jest mój. Z taką pompką. Ja najbardziej lubię te z pompką. To jest drineczek. Tu jest jakaś gwiazdka. Nie wiadomo. Tu jest jeden Mario. Tu jest drugi Mario, który nie ma czapki. Tu jest Steve, czy jak on ma? Z Minecraft. Tu jest zabawka z, jak ona, z Munchkin. Pokażę wam, o co w tej zabawce chodzi. I ogólnie, jeżeli wasze dzieci lubią kąpiel, to mega polecam. Czekajcie, muszę tutaj. Słuchajcie, macie tutaj taki guziczek. Włączacie go. Wkładacie to do wody. I jest fontanna. U nas zabawa. Nie chcę was skłamać, ale 4 miesiące miał, jak kupiłam mu tą gwiazdkę. I do dzisiaj się bawi. Tutaj w kubeczku są akurat różowe i niebieskie kredki do malowania po wannie. I tutaj często zostawia mi jakieś fajne wiadomości. I mamy też gąbeczkę kotka, którą nie kąpiemy się, ale zmazujemy te wszystkie cuda, to także też polecam te kredki dla mam, których dzieci lubią rysować, także się relaksować dalej. A to jest gąbka mojej córeczki z Lulalove. No i mamy środę, my jeszcze w piżamkach praktycznie. Joey! Uśmiechnij się trochę. Słuchajcie, ja biorę kamerę, ona powaga. Fryzurę mam. Co najmniej instagramową. Słuchajcie, dostałam okres. A to znaczy, że samopoczucie średnie i bardzo dużo wyprysku. Ale co tam?
Wiecie, na co ona zagląda? Małpisz, on mały, musi wyłączyć telewizor, bo włączyłam sobie telewizor, bo ona spała, a ten mały małpik teraz zagląda. Staram się, żeby jednak nie oglądała telewizji. Dobra, kładę ją, idę się ubrać. Kładę, chodzi mi do zabawy, idę się ubrać. Patrzcie na tego śpiączka. Kulosławek! Czemu ty tak śpisz w taką całą pogodę? A dzisiaj mamy misję. Dzisiaj ma Ramon pierwszą lekcję polskiego. Ciekawa jestem, jak będzie jego wrażenia pierwsze. A my mamy dzisiaj kontrolę. Także zobaczymy, ile mała waży. Tak? Dobra, idę jej po jakieś ciuszki i póki jeszcze nie pada, to zaiwaniamy na spacer. Nie było mnie, myślę, minutę. Pada. Pada. Kulcaki, pada ciągle. No, jak mu śpiewamy? Ciągle pada. Ti 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 ti. O, takie śliniaczki wczoraj kupiliśmy. We flamingi i w ceberki flamingi dżungle. Powiedz, ciągle pada, a jak tata mnie rozbiera, to na przykład zostawia moje ciuszki. Patrzcie, tylko mi to zostało do prania. To jest wyprane, tylko wyprasowane. To są majtusi i skarpetki, czyli to trzeba posegregować i jest dobrze. I słuchajcie, nie patrzcie na ten bałagan. Wiadomo, gdzie się rozbierał Ramon. Ja mu rano prasowałam, znowu jest wyciągnięte. Chyba nawet tego nie chowam, bo dzisiaj mam dużo prasowania. Tego nie będzie i tego nie będzie. Już za kilka tygodni. Tutaj chcemy zrobić taki narożnik do, typowy do zabawy dla dzieci. Boks dopiero zniżymy, jak mała zacznie siadać. I tu też będzie bardzo, bardzo, zobaczcie, jaki burdel. Będzie bardzo dużo zmian. Nie będzie tego dywanu. Tą pufę zaniesiemy do, gdzie? Do sypialni. No, dużo, dużo zmian będzie. Tam przyszły nowe półeczki, które będą ładnie udekorowane, ale to właśnie biorę laptopa i będę ogarniać. A ty co, kolego, tutaj robisz? Psiu, patrzcie, nawet moje dziecko przechwyciło tą szufladę. Jezus, co on tutaj ma? Czy wasze dzieci mają też takie szufalady? Squishy. Nie wiem, jak to się mówi, ale to jest taka nerwówka. Ściskasz i on się rozkłada. Tu jakiś kurczaczek. Masakra, to jest wszystko Lego, widzę. Gra. Naklejki. A w ogóle mamy bardzo dużo. Czekajcie, wyjmę je. Jeżeli są tu jakieś mamy, dzieci, które zbierają te naklejki, to chętnie się powymieniamy naklejkami. Mamy ich sporo. Także piszcie w wiadomościach prywatnych, najlepiej na Instagramie. I się po prostu powymieniamy, bo nam też trochę brakuje. I taką kartę mamy jeszcze. Ale dzisiaj Juanito sobie zarządził, bo tam za złotówkę teraz można dokupić. I wziął sobie 10 zł ze swojej skarbonki. I co zrobił? I kupił 10 kart, tylko ma jeszcze je ze sobą w szkole. Więc dajcie znać. Mam tutaj, nie kręcę w drugą stronę, bo mam tutaj małego gołodupca przed sobą. Już! I idziemy napuszczać do wanny wody. Ale wszędzie ciemno. Ale to ej. Czekajcie. Ej, to tylko by to było. A kurde, ci dęży. Co? To się dęż? Jak on? Musimy mieć wodę. I może to opinuć? Poczekaj, otworzy mama. Wow.
I u nas tak wygląda codzienna kąpiel z kulkami jakimiś. Nie łączy do okej? Dobrze. A już tak. Młodszy wygląda. No możesz, możesz knajpę zrobić. A ja. No może. Wow. Wow. Jeszcze raz. Wow. I tam zabawka? No pewnie tak. Otworzy ci? No już widzę coś. Tu zabawka. Ojejku, jaki słodziaczek. To jest delfinek chyba. Ojejku. W wodzie jest. Maluni, delfinek. Jaki słodziaczek. Hej, hej, jest dzisiaj czwarteczek. I żeby, słuchajcie, nie zostawiać sprzątania na weekend, bo nie lubię, zabieram się, przywaliłam, za to teraz. Dotąd jest sprzątnięte. Czyli tylko to. Dobrze mijcie, co? A tam już nie. Więc nałożyłam sobie maseczkę, słuchajcie. I zabieram się do sprzątania, bo trochę przede mną jest. A malutka, zaraz wam pokażę, jeszcze w piżamce. I zabawa pełną parą. A co ty robisz? Czytasz książkę? O, ir paluchy. Koleżanko. Koleżanko. Gdzie te paluchy? Gdzie te paluchy? No właśnie. Czytaj książkę, a nie paluchy jesz. Dobra? Być dobra. To czytaj, tak? Czytaj? No? Ja, Jofiu. Zamykamy naszego vloga, słuchajcie, tego kilkodniowego. Mam nadzieję, że wam się taki szybki skrót z naszego tygodnia podobał. Wiadomo, nie nagrywam dużo, ponieważ w tygodniu, słuchajcie, mam mało czasu, jestem z małą, sama w domku i przeważnie jest dużo do roboty, więc dajcie znać, czy wam się podobało. Pod spodem macie naszego Instagrama, niestety musieliśmy założyć nowego, ponieważ... dlaczego? Ponieważ nie mieliśmy, słuchajcie, tych dodatkowych funkcji. Ja już napisałam nawet do Instagrama i tak dalej, ale nic nie mogłam z tego zrobić. Bla, bla, bla. Więc postanowiłam założyć nowego Instagrama, także wszystkich serdecznie was tam zapraszam. Codziennie się pojawiają Instastory i fajne, myślę, że fajne zdjęcia. Także dajcie znać, jak wam się ten vlog podobał i do zobaczenia.